to zawsze mnie trochę dziwi, że nie ma wybuchów śmiechu, kiedy zaczynają się teksty tego typu. Drogie siostry, drodzy bracia, ratujmy się i weselmy. Że nikt się nie śmieje w tym momencie, to się bardzo dziwię. Wielka byt jak młody Rigmund Plankton. To jest po prostu komiczne. No. No dobra, taki stan ducha jest i tyle. Musi być smutno, nie? No. Dobrze, ale to dzisiaj nie o radości, dzisiaj ma być to o Janie. Krótko, ale jednak trochę refleksyjnie. Jakby dzisiaj Ciebie zapytali, kim jesteś? Kim jesteś? Co mówisz sam o sobie? Ciekawe, że jednego z chłopaków, kiedyś zauważyłem, że jeden z chłopaków w duszpasterstwie ma paszport niemiecki. No, jest Ślązakiem. No tak mnie to jednak zaskoczyło i próbowałem go podpytać. Pytam się go, a ty kim jesteś? A on mówi, ja jestem mężczyzną. Ja myślę, jak rozmawiamy na takim punkcie ogólności, to wydaje mi się, że przede wszystkim jesteś człowiekiem. A on mówi, wiesz co, myślałem nad tym. Nie potrafię być człowiekiem inaczej, jak będąc mężczyzną. Także odpowiadam, jestem mężczyzną. I wtedy pomyślałem sobie, kurde, ma przemyślane. Ma przemyślane. No to co, kim jesteś? Jakby dzisiaj Ciebie zapytać, kim jest, no powiedz w jednym zdaniu, kim jesteś? Jakbyś siebie zdefiniował? Nie wiem, ile ja bym miał lat, ale chyba nie za dużo, kiedy postawiono mu to pytanie. I pierwsze, co potrafię powiedzieć, wiem, kim nie jestem. Nie jestem Mesjaszem, nie jestem Eliaszem, nie jestem prorokiem, nie jestem. No ale powiedz, kim jesteś? I dosyć precyzyjnie potrafię odpowiedzieć, kim jest. I dalej potrafię też precyzyjnie odpowiedzieć, jakie zachowania implikuje to, kim jest, kim się czuje, kim jest. Mi się wydaje, że to jest jedno z bardziej zasadniczych pytań. W zasadzie dopóki nie wiem, kim jestem, to w zasadzie chyba nie powinniśmy się rozmnażać, nie? Nawet nie powinniśmy chodzić w związki, bo żeby z kimś żyć razem blisko, to trzeba wiedzieć, kim jestem. Pierwsza odpowiedź na to pytanie, zasadnicze pytanie. Po to są też rekolekcje, żeby odpowiedzieć na swoje to pytanie, kim jestem. Jedno ze składnikowych takich, które składają się, no budują tę odpowiedź, czego się lękasz, czego się boisz, czego się obawiasz. Te rekolekcje wokół tego krążą. Gdzie znajdujesz wyjście ze swoich lęków? Jakie są twoje wyjścia ewakuacyjne? W końcu jest jaka jest droga, którą kroczysz? Jakbyś miał opisać swoją drogę życiową, jakbyś ją opisał? Drugowana, piaszczysta, polna, leśna. Jak wygląda ta droga? Nawet gdybyś chciał w alegoriach mówić o tym. Czy jedziesz jak po autostradzie, czy potykasz się, czy... No, to jest cała próba opisania tego, kim jestem. Bo ja bym wybrał też odpowiedź taką alegoryczną, nie? Głos, jestem głos. Głos, tylko dźwiękiem, jestem dźwiękiem, nawet nie jestem treścią, tylko jestem dźwiękiem. Treścią jest to, że mam skozinny. Jestem bardzo niewiele. Głos, ale ten głos jest narazisty. To jest głos, który wie, co niesie, wie, jaką treść niesie ze sobą. Ja jestem w ogóle rewelacyjnym obiektem do studiów i do budowania swojej własnej osobowości. Gdy się przyglądamy temu dziwnemu człowiekowi, który działał w Betanii po drugiej stronie Jordanu. Ciekawe, że tak bardzo zależało Janowi, żeby tak precyzyjnie określić miejsce jego działania. No to ciekawe, to co? Jesteś wrocławianinem czy?